nami trener Sebastian Sępek, trener pierwszej drużyny Okocimskiego Brzesko. Trenerze, gratuluję zwycięstwa w pucharowych rozgrywkach. No nie ukrywam, że fajny mecz pod względem zaangażowania jednej i drugiej drużyny. No zdecydowanie, no tutaj rezerwy można powiedzieć bardzo chciały pokazać się z jak najlepszej strony, szacunek dla nich za to oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o nas, no myślę, że mogliśmy troszeczkę bardziej być skuteczni w pierwszej połowie i to by pozwoliło pewnie spokojniej grać w drugiej. Natomiast tak jak mówię, no to jest coś, co jeszcze musimy, nad czym musimy jeszcze popracować. Udało się zrealizować cel, czyli awansować do finału, za co no, gratuluję tutaj chłopakom, bo pozostawili też trochę zdrowia, ale mówię, też pokazali momentami dobrą grę. No tak, przy wyniku 1-0 dla Was jest sytuacja, że może być remis. Praktycznie wtedy zrobiłoby się jeszcze ciekawiej. Zdecydowanie. Oczywiście, dopóki jest 1-0, no, przeciwna drużyna zawsze wierzy. Tak? Jeszcze raz powtarzam, mówię, jeśli by nam się udało zamknąć ten mecz w pierwszej połowie, no to myślę, że gra byłaby spokojniejsza. Ale tak jak mówię, szacunek dla przeciwników, szacunek, że potrafili walczyć, potrafili później wykorzystać te swoje momenty, gdzie zagrozili naszej bramce. Tak jak mówię, to też jakiś materiał dla mnie, trenera pierwszej drużyny, gdzie obserwowałem tych chłopaków i cieszy ich rozwój, cieszy to, że pukają do drzwi mocno pierwszej drużyny. Właśnie to miało być następne pytanie. Kto wpadł w oko trenerowi, bo to już nie ukrywamy, był mecz sparingowy, ale to wiadomo, sparingi między drużynami rządzą się swoimi prawami. Tutaj już był mecz o punkty, mecz taki powiedzmy o coś. I kto dzisiaj tutaj, powiedzmy, że zostawił miejsce, zapisał się w notesie trenera lub kierownika. No, nie ukrywam, że tutaj mówię, śledzę na pewno Sowę, Turleja. To są zawodnicy, którzy mają ogromny potencjał do tego, żeby gdzieś tam za chwilę zapukać do drzwi. Natomiast podobało mi się zaangażowanie każdego zawodnika z drugiej drużyny i oczywiście każdy ma drzwi otwarte, jeśli chodzi o to, żeby spróbować powalczyć o miejsce w składzie. Co też jest, mówię, dobrym prognostykiem i pokazuje pracę tutaj w grupach młodzieżowych, że ci zawodnicy tak na dobrą sprawę kształtują się i za chwilę pukają do drzwi pierwszej drużyny i oby za jakiś czas awansowali coraz wyżej, szczególnie w tych ligach, bo taką mamy nadzieję i myślę, że za kilka lat tutaj naprawdę będzie z kogo wybierać, jeśli chodzi o pierwszą drużynę. Dziękuję bardzo, trenerze, powodzenia. Dziękuję.